końcu odpaliliśmy, można powiedzieć, wygraliśmy i to dość zdecydowanie dzisiaj za Dromopole. A miałeś w tym swój duży udział, bo strzeliłeś dwie bramki. No zdecydowanie w końcu się przełożyły te sytuacje na wynik, gdy w końcu jest zwycięstwo, bo dłuższego czasu tam nam brakowało, tak? Żebyśmy się w sporo meczu nie wygrany, każdy tracił jakąś pewność siebie, ale dzisiaj w końcu, tak jak się mówi, jak kiedyś ten dzień miał nadejść, kiedyś to przełamanie, kiedyś to musiało oddać, więc dzisiaj to już przełożyliśmy na wynik, koncentracja. Szkoda, że nie na 0 na z tyłu, ale to jeszcze wyciągniemy wnioski. Wygrana, dopisujemy 3 punkty i teraz już czeka nasz czwartek Arka Gdynia środek wyjazd, więc już myślimy o kolejnym meczu, żeby wyciągnąć jak najwięcej pozytywnych rzeczy, poprawić te negatywne i koncentrację dalej, bo liga trwa. Tak? Nieważne jest kto strzela bramki, ważne, że wygrywamy, no ale ty zdobyłeś dzisiaj dwie, pamiętasz kiedy zdobyłeś ostatnio dwie bramki w jednym meczu? Tak, tak. W pierwszej lidze z Sosnącym tak akurat w domu graliśmy, pamiętam. Czekaliśmy na te twoje kolejne bramki chyba od meczu finałowego baraży z UKS-em. Tak, tak, tak. No. Także chyba wyjątkowo. Trochę zaciąłem się, ale mam nadzieję, że już będzie to dobry kierunek. Wyjątkowo pewnie te bramki smakowały. Oczywiście.